Czy wiesz, że. Wolnomularstwo przez długi czas było obecne w starogardzie gdańskim. Jednakże, wbrew niektórym źródłom, nie istniało tu od połowy XVIII wieku, lecz od początku XIX. Pierwszą lożą masońską w tym mieście i na całym Kociewiu była Urania Cur auf Zone, Urania pod wschodzącym słońcem istniejąca w latach 1812–1826. Jednym z inicjatorów i członków władz loży Urania był hrabia Ignacy Lubicz Piwnicki z Małżewka. Działalność placówki spotkała się z ostrym atakiem miejscowego proboszcza Piotra Knoblaucha, którego parafię świętego Mateusza dzieliło zaledwie kilkadziesiąt metrów od siedziby masonów przy obecnym rynku, numer 25. Kolejna loża wolnomularska powstała dopiero ponad 35 lat później z inicjatywy samych Niemców i nazywała się Augusta zur Unszterblichkeit, Augusta pod nieśmiertelnością. Przez długi czas miejscem ich zebrań był nieistniejący obecnie budynek hotelu Deutsches Haus, koło Młynów, u zbiegu obecnych ulic Trzewskiej i Owickiej. W 1889 roku starogardzcy Wolnomularze kupili na własność kamienicę z ogrodem przy obecnej ulicy Sobieskiego 10-12, która stała się oficjalną siedzibą loży do samego końca jej istnienia w 1938 roku. W późniejszym czasie budynek uległ przebudowie. Między innymi rozbudowano piętro i wyburzono bramę. Głównym inicjatorem a zarazem pierwszym i najdłużej urzędującym szefem loży Augusta był burmistrz Starogardu, Wilhelm Ewe. Po jego śmierci w grudniu 1878 roku zarząd organizacji zmieniał się wielokrotnie na przestrzeni lat. W gronie przywódców znalazł się m.in. Hermann Siewert, radny i właściciel apteki pod Orłem na obecnym rynku, nr 7. Loża Starogardzka została rozwiązana pod koniec 1938 roku na podstawie prezydenckiego dekretu antymasońskiego. Budynek nie został od razu przejęty przez władzę, gdyż już u progu II Rzeczypospolitej przepisano go na Williego Winkelhausena, syna radcy handlowego i fabrykanta alkoholi Otto Winkelhausena. Na własność państwa przeszedł po wojnie. Kto jeszcze należał do loży? Jak wyglądały rytuały masonów i co skrywała zagadkowa symbolika poszczególnych stopni wtajemniczenia? O tym i o innych zawiłościach historii farmazynów ze Starogardu i okolic przeczytacie w książce śladami masonów z Kociewia i okolic. Dzieje lóż wolnomularskich w Starogardzie Gdańskim, Hełmie, świeciu i w Trzewie.